A na koniec w aktualnościach pierwszy powiew wiosny. Kwitną przebiśniegi, słońce coraz częściej wychodzi zza chmur, a zwierzęta po zimowej rehabilitacji wracają na wolność. Te z Bielskiej Fundacji Mysi Królik na moment powrotu do natury czekały całą zimę. I tym wiosennym obrazkiem kończymy aktualności. Za chwilę sport. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, ale przypominam, że podsumowanie wydarzeń dnia o 21:30. Do zobaczenia.